Szybko poszło. Szybko, ale... Prawdę słyszałem znowu. Dlatego może jeszcze raz? O, jedna pani bije brawa. No nie, no nie róbmy im tego. Zestresowani, dygotali się. Ale powiem wam, no. Wiecie jak się nazywa żona kucharza po 8 rozwodach? Ósma żona. Nie, Krystyna. Jesteś agent. Dobra, w IPN-ie tego nie ma. W ogóle wakacje są, a zaraz trzeba do szkoły, nie? A, byłem w szkole, pamiętam szkołę. Pamiętasz te czasy? Pamiętam wszystkie 4 lata. To były aż 4? 2 razy powtarzane, 2 razy 2, 4, jak dobrze pamiętam. No to matematykę miałeś. Miałem, najbardziej lubiłem procenty, podobały mi się od samego początku. W ogóle masz jakieś ciągoty w stronę tych procentów, nie może tak być. Skąd? Po prostu z tobą się często spotykam. To nie jest dobra, to nie jest dobra reklama. Słuchaj, a propos szkoły, a ty też tu jesteś. Nie, stoję sobie, wiesz, tak. I pewnie masz jakiś news dla nas, takie fakty trochę. W ogóle Kamil, wiesz co, ja ci powiem, że ja chodziłem do szkoły, tylko że się potem spaliła. Nic o tym nie wiem. Uczyłam się w tej samej szkole. Ale mówiłem ci, nie pal na przerwach papierosów. Nie pal i widzisz. A to mała biegała, kurczę, zerówka i z fajurem. Jeszcze benzynę ściągałeś z dyrektora samochodu. Tak, pamiętam te czasy. Tak. A wiesz, w którym roku się szkoła spaliła? No, w którym? On wie na pewno. No, uczyłeś się, powinieneś wiedzieć. No, ale wiesz, ja potem zniknąłem na parę miesięcy. Jeszcze z narocznik tej benzyny, naszego samochodu. To teraz, ciekawostki o Henrykowie znam tylko ja? I gogle. Patrz, jesteś przemądrzała, więc pewnie wiesz. Przemądrzała. Wredna, okej, ale przemądrzała. No, sorry. Oj, tam już takie komplementy. No, jedziesz z tą ciekawostką, bo na bank masz. To może spytamy publiczności. No kto dobra. Pamięta, w którym roku się spaliła nasza szkoła podstawowa? Ręka do góry. Do wygrania są zdjęcia z prowadzącymi. I panem burmistrzem oczywiście. Oczywiście, to jest też nagroda. To ja idę się dowiedzieć, czy pani dobrą datę zna. No, dowiemy się. Jeżeli tak, zdjęcie z panem burmistrzem ląduje jeszcze dzisiaj na Facebooku. A co, na oficjalnym wallu? Tak, 100 osób lubię to. 500 komentarzy. Pani wiedziała? I co mamy? Mamy laureatkę? Panie burmistrzu, kolejne zdjęcie będzie z panią... Tak. Panią? No, z mamą naszego sołtysa. Zapraszamy. Z mamą naszego sołtysa. Pan burmistrz robi sobie zdjęcie. Zapraszamy pana burmistrza. Gdzieś mamy jakiegoś fotografa. Zapraszamy laureatkę konkursu. Tutaj zapraszamy na scenę. Tutaj. Zapraszamy. I zapraszamy. To jest taka nagroda. Teraz jest czas dla fotoreporterów. Tak. Leszkę. Telekamery. Może pani Zofia Rońda sama odpowie na to pytanie? Sołtysa i sen. Bardzo dziękuję. Już mamy fotoreportera. Tak, więc zapraszamy do zdjęcia, proszę. Czekajcie, bo to ładnie wygląda. Telekamery, Teletygodnia 2012 na 700-leciu Henrykowa. Ja chciałem powiedzieć, że jak się ma taką mamę, to sołtys nigdy nie zrezygnuje, mimo tego, że chciał. Ale nie zrezygnuje. I życzę mu tego, żeby nie zrezygnował, bo jest wartościowym człowiekiem dla Henrykowa, naprawdę dużym skarbem. Wszystkie wielkie brawa. Jak to mówią, twardym trzeba być niemieckim, panie sołtysie, nie? Ale wiecie co, ja się chyba naprawdę muszę znowu do szkoły wybrać. Tak? Bo rok spalenia szkoły naszej to ja wiedziałam, ale że w listopadzie... Ale czekaj, to teraz powiedzmy w ogóle wszystkim, bo wiesz... A więc, nasza szkoła spaliła się w listopadzie 1997 roku. Mhm. Jak już mówiłam, to że w 97 wiedziałam, ale to że w listopadzie... No nie ogarniałaś może jeszcze wtedy. Internetu tak nie miałaś, czy właśnie, coś? A to pewnie na Facebooku by było wydarzenie, nie? No by było. Zapraszam znajomych na zwalenie szkoły, zaczepka tak? Jakaś, wiesz. Nie, no, a wiecie, co się mieści teraz w naszej szkole? Facebook. Sama miała 13 lat. Czyżby tam coś było w ogóle? Jest no tam coś? Wiesz, przecież mówiłeś mi przed występem. Ale ja się, wiesz, nie ogarniam. Ja wiem, pojechałem rowerem. Aha. Byłeś rowerem tam? Byłem. Znowu. Ja byłem wszędzie rowerem. Jest i nawet niezły kozak. I wiecie, co wam powiem? No. Teraz się zdziwicie, ale pójdzie petarda. No. Zaprosiłem ich tutaj. No dobra. Wszystkich zapraszasz. Zapraszam, taki gościnny. Czekaj, nie możemy tak. W byłej szkole mieści się... Środowiskowy. Tak. Dom. Tak. Jeszcze. Samopomocy. Właśnie, tego mi brakowało. To chyba zaprośmy przedstawicieli tego ośrodka i oni przygotowali w ogóle dla nas tutaj taki występ. Więc zapraszamy ich gorąco i właśnie generujmy te brawa, bo trzeba. Zapraszamy! Ręce członków. Przecież... Zachęćmy ich jakoś. Środowiskowego domu Samopomocy z Henrykowa. Wielkie brawa. Brawa, ręce mamy za darmo. Oddajemy wam głos. Tak jest.